Hiro i gra. Darksiders 2, witam was ponownie. Faktycznie fabułę już mamy skończoną, ale jeszcze mówiłem, że zrobimy sobie dodatkowe kampanie, więc w sumie możemy zacząć. Też możecie się dziwić, czemu jestem w takiej lokacji. Jestem w sumie na początku, w pierwszej lokacji, na początku gry, bo sobie zacząłem grać w grę New Game Plus. Tak sobie sam dla siebie przejdę, pozdobywam może to, co nie udało mi się zdobyć, chociaż za dużo nie było, ale dobra, lecimy z kampaniami. No. Grobowiec, jak to się nazywało? Argula? Coś takiego. Szczyt. Tak to, aby się rozejrzy, bo pamiętam pierwsze, jak kupiłem tą grę, to w sumie nie miałem takich dodatkowych kampanii. Jedynie właśnie ta wersja zremasterowana miała to. O! Why do you call me here, Ostego? You trade words like I trade coin, Ryder. You give little and you take much. How's this for a bargain? For a moment of your time, I'll give you a tale and an opportunity. I'm listening. Before the Lord of Bones sat upon the Eternal Throne, there was another, more ancient king of the dead. His name was Argul. Argul the Mad. His reign lasted for eons until he was betrayed. By the Lord of Bones? Yes. No. This tale is no great secret, but for one detail lost to the ages. The location of Argul's tomb. The Lord of Bones cast the tomb out of the underworld so Argul would not be able to draw upon its power. Since then, knowledge of the tomb and its location have faded into the mists of time. None but Ostagoth remembers. What became of Argul? The Lord of Bones could have easily slain his predecessor. Instead, he entombed Argul beneath the dead plains. Now, did the Lord of Bones intend this as mercy? Or cruelty. Who can guess the motives of the dead? Except yourself, perhaps. What else can you tell me about Argul? Well, he was considered utterly insane. Argul would rant about the end of the world, a coming darkness that would spread through realms of life and death. Corruption. No. He spoke of the Riders. Please, please. Zobaczę, czy coś tu będzie ciekawego. No, tak średnio bym powiedział. Chociaż chyba nie mam żadnego. We must seize this opportunity to find the source of Argul's power and, if possible, destroy it. What do you gain from all this, trader? That is not your concern. Instead. Know this. In return for annihilating the source of Argul's strength, I can offer you a great reward. Też chyba nie mam żadnego medalionu założonego, bo mam ten
cech mistrz, ale on... W sumie nie wiem, co on mi daje. Tutaj chyba też nic nie będzie. Nie to. Tu wszystko za... O, jednak. Dobra, tamtędy mogę iść, ale ja się może przejdę tutaj. Chciałbym sobie zbadać ten teren, bo praktycznie to chyba nie... Nie pamiętam, żebym grał w tę kampanię. Lodowa krypta. No to widzę, więcej takich będzie zagadek. Fajnie. No i chyba koniec mojej podróży. Chociaż tu gdzieś można. Dobra, tam jeszcze sobie zobaczę. Chyba jednak pójdę może za Wroną. Portal. A to może później sobie podletę. Zobaczymy. Tutaj ewidentnie coś muszę zdobyć. Znaczy ten lampion, oczywiście. Tu raczej żadnych kryształów, ani nic tego w tym stylu to nie będzie. To tam nie mogę iść? Szukaj jaskini. Broń, czyli będzie strzelanie. Dobra. Drzwi do wieży są zamknięte, klucz do ich otwarcia znajdzie w lodowej krypcie. A to już chyba zrobiłem, nie? Nie wiem, nie wiem. Chwilę, dajcie mi się tu rozejrzę i zdecyduję, gdzie tutaj, tak powiem, będzie się opłacało iść. I tu jest chyba zamknięte. Więc pójdziemy tutaj do jaskini. Weźmy sobie broń, sobie postrzelamy trochę. Oj, trochę wolno się ładuje. Kurde, ale latam tym celownikiem. Za bardzo nie dają mi szansy naładować pistoletu, znaczy no, broni. Kurde, coś mnie... Coś mi wywala na pulpit. O ty! Heh.
powietrzu. No, jeszcze. No i padło. Nawet to prawie jak w tym w roju, co tyle tych było zombiaków, czy jak to tam można ich nazwać. O, żeż ty. Tutaj można sobie skoczyć? Bym powiedział, że tak. Ale chyba nie. Dobra. Lecimy dalej. Kurde. No i się zaklinowałem, no. No. Co on tak kurde skacze jakoś dziwnie? O, kom mnie sędzi? O, bez takich, proszę. Chociaż może bronią taką bym sobie też poradził. No, ale tak trochę myślę, może lepiej jest. Ale was uszczeliłem, no. Wpadły na miny potworki moje. Okej, jakoś to nam idzie powoli. O, shit, panie. A to się za szybko jeszcze nie ładuje. Coś tu zostawisz? A, teraz dobra, jest w pełni naładowany. Hedzik. Może chyba nie wszedł. Nie wszedł. No moje celowanie to bardziej zależy od chodzenia niż od celowania celownikiem. Gin! Dobra, mamy skrzynię, warto by. Nie to. God damn it. Nie wiem, czemu mnie wywala na pulpit. Przecież wszystko grało. Było ładnie, pięknie, a teraz co? Czegoś tu nie ma, nie.
Dobra, ciekawe gdzie to nas zaprowadzi, ta jaskinia. Świecie. Okej. Czempiony są mocniejsze. Ale niezbyt mocne. Ogólnie fajnie to wszystko tu wygląda. Nadal cały czas idę. Zobaczę sobie mapę. Daleko. Tak idę i idę. W sumie nie wiadomo gdzie. To jest chyba ta sama broń, myślałem, że inna. Poczekam aż się naładują strzały. Okej, bo tutaj na pewno będzie starcie z czymś dużym właśnie. Lodowy gigant. I to nie powinno być problemu, myślę. Bo już leży. Ale tu widzę już... Ja bym sobie zrobił tak. Trochę tutaj, kurde, wami pomanewrował. Bo dużo widzę gniewu, mi strasznie daje parę ciosów. I tak mogę was... Szybko załatwić, jak widzę. Fajnie. Fajna taka zabawa. Praktycznie to mnie nie dotykają i cały czas się leczę. Nowy poziom. No i te wszystkich załatwiłem. Skrzynia. Portal? Otrzymujesz punkt umiejętności. Aha, czyli co? To było takie, aby odnoga, żeby zdobyć nagrodę, zdobyć skrzynię z punktem umiejętności. No dobra. To zobaczmy. Sobie poulepszam tutaj, co tu mam. Okej, tu bym miał... w sumie dwa punkty i będę miał na maksa ulepszone drzewko Herolda. No, fajnie. No, ja jednak będę musiał iść tędy. Czyli w sumie dobrze myślałem na sam początek. Tam to było takie dodatkowe miejsce. Trzeba by tutaj, kurczę, właśnie się dobrze rozejrzeć i trochę pomyśleć, widzę, bo to pewnie jakaś zagadka będzie. O. W
Znowu mnie wywaliło, kurde, no. Dobra, tam się mogę wspiąć. Tylko co mi to daje? Na razie chyba nic. No, to wiem. Zrobimy na razie tak. Filozofo, tak. To musi być wzmocniony. Żebym... Ojej. Żeby mnie wystrzelił. Okej, tam jest skrzynia. Jeszcze. A, takie buty. Ale pierwsze sobie skrzynię zabiorę. W sumie nie potrzebuję. Myślałem, że się da skoczyć, ale dobra. To co mamy tutaj? To okej. No i pięknie. Mamy przejście. To w sumie mogłem sobie robić od razu, jak mi się odblokowało to, ale teraz też jest fajnie. W sumie fakt już te techniki, co tutaj pokazują, to już znam. Chyba zrobię tą samą technikę. O ty! Tak się bawisz. Fajnie, tak. Raz, dwa. Pozałatwiani. To już widzę, jeszcze trochę to będę musiał chyba skorzystać z handlarza. Aha, to już się tak w sumie wracam, tak? Tutaj byłem, tu byłem. No. Mi się zdaje, że będzie klucz. Ten kościany czy szkieletowy. Szkieletowy. Okej. Mam nadzieję, że się wmieszę w 30 minutach w tym z tą kampanią. Kurde, co mi jest? Coś mi na gardę siadło. Nie macie. I nie ma was. Dobra. Tu jest, widzę, taka większa rozkmina. Okej. Na dół nie ma co skakać. No to co, pierwsze sobie zeszlimy tam. Zobaczę, co tu jest. Chyba dobrze lecę. O, są mi. Shit. To sobie zrobię tak.
Oj, co ja zrobiłem? Jak on to? No dobra. O, ty dużo portali widzę. Idzie ładnie. Wow. Czyżby to był nasz ten Argul? Nice. Dobra, co ty tu masz? Kolejny portal. Czy ja muszę tam iść? Ma tu jakiegoś bliżej portalu? Chyba nie. O. Okej. Myślałem, że jeszcze tam może coś będzie, jakaś ukryta komnata, ale nie. Okej, chyba... Wow. Chyba jesteśmy... Gdzie? Nie wiem. Gdzie to jesteśmy? Nie, myślałem, że w tym miejscu, gdzie jest ten lampion. Ale widzę, tu jeszcze będzie walka chyba. Na pewno. Oczywiście mam na nich sposób. Tak jeszcze nie grałem. Wow! Mega fajny sposób. Nie myślałem, że to tak wyjdzie. No i pięknie. Kurde, przydałoby się lepsze kosy. Może będzie jeszcze na wyższym poziomie. Czyli co? Czyli chyba mamy ten lampion zdobyty. Mam nadzieję, że sobie mogę tak bez problemu przejść. Okej. Okay. Aha, to już. Ale fajnie. Tylko teraz będzie zabawa z tymi... promieniami. Bo fakt, że tutaj jest, to wiem, ale też gdzie to było? Chyba, aha, okej, okay, już wiem, tu gdzie te czerwone drzwi. I tu. O, właśnie. Idziemy na bossa chyba. Przeważnie takie drzwi to oznaczają jakiegoś bossa. Myślałem, że go załatwi, a to jednak nie. Jeszcze żyje. Impossible. No to co, starcie chyba. Czyż to by był ten Argul? Czy jeszcze coś tu będzie? Shit. Co się dzieje, kurde? Że mnie wywala. Jeszcze się rozejrzę, bo widzę, można skrzynię sobie zdobyć.
Po co jest ten portal? Po co, po co, po co? A, cofnąłem się. A można tu jakoś sobie wskoczyć? A, można przejść normalnie. Aj, ale tyle fiolek to ja aż nie potrzebuję. I tutaj też tak będę mógł? No to już chyba nie. Ale chyba tam trzeba strzelić portal. A tutaj jest. A będzie taki długi odcinek, myślę. Z całej kampanii jednej. Też przy okazji właśnie sobie pozbieram co nieco. I trochę kaski, i trochę wszystkiego. Lodowy tytan. No ładnie. Ja sobie jeszcze może... Wow, ty! Taki jesteś, co? No popatrz. Tak to ja mogę cały czas walczyć. Ani życia za dużo nie tracę. A sobie powalczymy teraz tym. Chociaż za dużo mu nie zabrałem, ale... O ty! No i pięknie. Wow. Dobre. Najsik. Klucz do wieży. No popatrz. A jeszcze nie chcę do portalu. Tu jeszcze skrzynię widziałem. Pewnie z punktami, z punktem umiejętności dodatkowym. Albo nie. O. Amulet. Tajga, tajga, tajga. No, teraz możemy iść do króla. Znaczy do Argula. Ale jeszcze tak szybko sobie obejrzę lepsze. Dobra, lecimy pokonać tego Argula. Klucz mamy. Powinniśmy wejść bez problemu. O, fajnie się otwiera. Mroźna wieża. Znowu portale?
Za łatwo nie może być. Wow. Tak mnie chciałeś załatwić, co? O nie, znowu? A co my tu mamy? A to myślałem, że trochę łatwiej będzie jeszcze, a to nie tak... Łatwo! Ty! Nie tak ostro! Chyba nie te kosy wziąłem, co... Co miałem. Wysysanie gniewu, no. Shit. To chyba jeszcze poleci na kolejne odcinki, tak więc myślę, że zakończymy sobie. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej.